Witam serdecznie. Dzisiaj do wygrania tęsknię. Jak chcesz go oczywiście zdobyć, zostaw suba z dzwonem, łapę w górę pod filmem, oglądaj film do końca, żeby poznać hasło konkursowe. No, jako są pełnoletnim jesteś, użyj kodu CROCS na CSGO skinsie. Wystarczy, że zalogujesz się z linku z opisu, bądź kliknij rzeczywiście magiczny zielony guziczek, no i tutaj wpiszesz sobie kodzik CROCS i przez 2x 10% więcej. Do każdej wpłaty i skrzyneczka na start za free. Zapraszam cię na stronę PiratesLab, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować, wymieniać i sprzedawać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym CROCS i otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. Link w opisie. Powiem tak, dawno mnie nie było na CSGO skinsie, więc mam nadzieję, że tutaj powrót okaże się, no, że tak powiem, strzałem w dziesiątkę i że jakiś fajny tutaj profit uda nam się ugotować. No powiem tak, no, mamy chyba z 12 tysięcy, widzę, że są nowe skrzyneczki procentowe, czyli coś, na co czekałem. 2% rubi między innymi. Do tego mamy tutaj 3% na AWP Hydra i chyba w taką skrzyneczkę na sam początek sobie wjadę. 6 takich skrzynek kosztuje nas 3200, więc no jest to jakaś tam no większa część naszego budżetu. Mam nadzieję, że tą bitwę uda nam się wygrać, no i zobaczymy, co tutaj, że tak powiem, będzie się w tej bitwie kryło. Zobaczmy. AWP Hydra oczywiście koszt to jest od 6500 do nawet 12 koła, więc no tutaj drogi skin, że tak powiem, do upolowania. Mam nadzieję, że to przedsięwzięcie nam się uda, bo w sumie no dawno tych skrzyneczek z Hydrą nie było, no ale no będę powtarzał to do skutku, stary, że no troszkę CSGO skins tutaj idzie na skróty i zamiast wprowadzić faktycznie jakieś skiny, które nie było, w sensie w tych skrzynkach procentowych, jakieś nie wiem, no stary, ja czekam na jakieś fioletowe skiny, jakieś ultrafiolety, przecież to jest taki potencjał, nawet na to tło, które tam jest za tymi skrzynkami, no to jest taki potencjał, stary, odrobina chęci i naprawdę no mogłoby wyjść fenomenalnie. No tutaj też mogłoby wyjść fenomenalnie, jakby udało nam się Hydrę zdobyć, no ale no niestety nie można mieć wszystkiego. I jeszcze ci wspomnę, jakoś dawno mnie nie było na CSGO skinsie, to ci przypomnę, że dalej wiszą konkursy. Ostatnio zszedł jeden skin i była ta MK Player 2, która kosztowała 300 zł, no i tutaj zgarnął sobie ten ziomeczek, więc gratuluję serdecznie. No i przypomniał, że jak chcecie oczywiście wziąć udział sobie, to wystarczy wpłacić z kodzikiem CROCS i tutaj daną kwotę, no i oczywiście jak uda wam się wygrać, to po wpłacie otrzymujecie powiadomienie z takim prezentem, no i oczywiście oznacza to, że udało ci się wygrać. No im więcej wpłacisz, tym większa szansa na wygraną któregoś z tych skinów, no a została już tylko piątka, więc no tutaj trzeba się śpieszyć, jak chcesz wygrać coś sympatycznego. No ta koska, no wygląda naprawdę zachęcająco. 3200. Wejdźmy sobie jeszcze raz w tą skrzynkę z Hydrą, no i zobaczmy, co tutaj, czy znowu, że tak powiem, bitwa zakończy się naszym niepowodzeniem, czy może teraz uda nam się coś tutaj upichcić. Hasło konkursowe, stary, chciałbyś pewnie poznać, to ci powiem, napisz w komentarzu, jaka jest twoja ulubiona AWP, ale taka droższa, w sensie wiesz, jakieś Hydry, jakieś Fejdy, Gangnir, Meduza, Dragonlora, wiesz o co chodzi, Prince jeszcze, no to są takie chyba najdroższe AWP w Counter-Strike'u, chyba żadnej nie pominąłem, a jak pominąłem, to przepraszam, no ale to są takie AWP, wiesz, to jest top tier skinów, nie? Ja osobiście, no nic nie zmieni mojego zdania, ja AWP Gungnir to jest top 1 AWP dla mnie, no miałem ją kiedyś, pamiętacie pewnie, albo i nie, jak ktoś jest nowy, albo oglądał od niedawna, że tą AWP, no bardzo, bardzo długo miałem, no, no niestety nadszedł czas Majora, i AWP nagle zniknęła i totalnie nie wiem, co się z nią stało. Dobra, wrzućmy oczywiście no te skrzynki jeszcze raz, no będę próbował do upadłego, dopóki tej AWP Hydry nie dostanę, albo dopóki nie stracę całego budżetu, no ale powiem tak, no 12 skrzynek już za nami, 3% każdej tej skrzyni na jedną taką AWP, więc no łącznie no tutaj no, no sporo tych procentów było, tak? No ale no niestety AWP no dalej nie dostaliśmy. Zobaczmy, jak będzie teraz, czy będzie przełamanie tutaj, że tak powiem, cyklu i schematu. No i zobaczę, 4 skrzynki jeszcze z AWP Hydra przed nami, no mamy coś w końcu innego niż naklejka, no ale to jest 1800 zł i to jest takie, no w sumie lekkie pocieszenie tak naprawdę, nie, to jest no z połowa powiedzmy wartości tej bitwy, więc no coś tam zwraca, no ale nie po to przyszliśmy, tak, nie po to robimy bitwę na Hydrę, żeby tutaj nie dostać Hydry albo się pocieszać jakimś Huntsmanem. No i ostatnia skrzynia, no niestety pusto, stary, no ja jestem naprawdę zszokowany, 18 skrzynek i żadnej Hydry, to jest niesamowite. No dobra, próbujemy jeszcze raz, tylko na ile mnie stać, czy na tyle mnie stać? Stać mnie na tyle, więc 8 takich skrzynek w tej bitwie. No i powiem tak, no jeżeli to się nie uda, no to będę naprawdę w ciężkim szoku. Jest to bitwa no z kategorii all in, no co ja będę się tutaj oszukiwał i oszukiwał widza. No zobaczmy, bot i samo po raz czwarty, chyba to jest czwarte podejście, stary, do tej skrzynki z Hydrą, no tylko że teraz no tych skrzynek jest troszkę więcej, o dwie więcej, więc no zobaczmy, czy tutaj
ta łupa w końcu spadnie. No to jest, że tak powiem, mój main goal póki co. No tak naprawdę już większego pola do popisu Lima na Evenu nie będę miał, no bo to jest ostatnia bitwa, no jeżeli tutaj nie spadnie Hydra, no to to jest GG. No i najlepiej jakby spadła, no, no w Factoryniu 12 koła, no odbija nam tak naprawdę wtedy wszystkie te skrzynki, które dzisiaj otworzyliśmy, no ale póki co, no wygląda to naprawdę miernie, ale no spada w końcu! Ile skrzynek, stary, potrzebowaliśmy? Totalnie nie wiem, no ale patrz, wybłagałem Hydrę Factoryniu i mamy Hydrę Factoryniu 12 tysięcy. No i powiem tak, no czy Openik się zwrócił? No kurwa, oczywiście, że nie. Jakiś tam delikatny minus jest, bo mieliśmy ponad 12 koła. No ale chociaż te 12 koła odzyskaliśmy, tak? Dziękuję za oglądanie, widzimy się w następnym filmie. Siemano.